Cześć, kolejka plus ligi jeszcze się nie skończyła. Dziś jeszcze został mecz Indykpolu z Lubinem. Dlatego dziś Włochy i Rosja. Na początek Włochy. Dużo ciekawego grania. Było parę ciekawych starć. Dlatego nie przedłużając, idziemy do meczu Taranto Padwa. A tu bardzo niespodziewane rozstrzygnięcie, bo Taranto wygrywa u siebie 3 do 0 z Padwą. Gdzieś mecz można było zakładać, że będzie wyrównany, ale właśnie w wyniku 3 do 0 dla Taranto myślę, że nikt się nie spodziewał. MVP meczu dostaje Giulio Sabi, atakujący włoski zdobywa 13 punktów. 10 punktów zdobywa João Rafael, brazylijski przyjmujący. 9 dokłada Luigi Randazzo, tylko że te punkty Randazzo to są na skuteczności 29% w ataku i 39% w przyjęciu. Dlatego no, dziwię się kolejny raz, że Luciano Paloński, który przecież jest też wiemy utalentowanym argentyńskim zawodnikiem przyjmującym, nie dostaje szans. No ale skoro Taranto wygrywa 3-0, to decyzje trenera się jak najbardziej obroniły w tym spotkaniu. Dobrze też trzeba pochwalić na pewno środkowych Beniaminka Ligi Włoskiej. 8 punktów Aimona Alettiego, 6 na 9 w ataku, 2 bloki, 5 punktów Gabriele Di Martino przy skuteczności 71% w ataku. A Sabi tylko na 41% zagrał i na bardzo niskiej efektywności, bo 11%. No ale tak troszeczkę nie wiem, dlaczego Roberto on dostał statuetkę MVP, ale no nie roztrząsajmy tego. A po stronie Padwy bardzo słaby mecz, w ogóle tylko 34% skuteczności w ataku całego zespołu. Wygrali blok 8 do 4, no ale co z tego, skoro Linus Weber atakujący gra na 30% w ataku i 5% efektywności. Wyróżnić trzeba dwóch na pewno zawodników po stronie Padwy. Mattia Botolo przyjmujący 14 punktów, 53% w ataku, 53% w przyjęciu, 3 asy serwisowe, więc bardzo dobry mecz tego mistrza Europy. I bardzo dobry też mecz Marco Vitellego, środkowego Padwy, 11 punktów, 4 na 6 w ataku, 6 bloków, ale nie przełożyło się to na zdobycze punktowe do tabeli. Też kolejne kiepskie zawody, a nie raczej nie kiepskie, tylko bardzo słabo zagrał Erik Lepki, kanadyjski przyjmujący, tylko 3 na 16 w ataku, 19%, 33% w przyjęciu. No dlatego już na trzeciego seta nie wyszedł, a zastępujący go Georgi Petrow no też wiele więcej nie dał, bo 30% w ataku, 0% efektywności i 53% w przyjęciu, dlatego taki no bardzo słaby mecz Padwy, a przypominam przecież, że oni nie tak dawno grali Trentino, no więc dzieje się w tej lidze włoskiej. Taranto miało się być utrzymanie, a tu w tej chwili jest w strefie playoffów i naprawdę trzeba oddać, że całkiem ładnie punktują. Przechodzimy dalej. Drugie sobotnie starcie to też myślę, że zaskakująco łatwe zwycięstwo Perugii, bo zwycięstwa ich można się było spodziewać, ale nie sądziłem, że tak łatwo wygrają 3 do 0 z Milanem. MVP Oleg Płotnicki dostaje nagrodę, a co ciekawe przyjmował w meczu 3 razy, a atakował 2 razy i za to dostaje statuetkę MVP, no ale do tego wszystkiego dokłada 5 asów serwisowych. Zmieniał najpierw zetoniową zagrywkę, potem wszedł za Matta Andersona, który miał troszeczkę słabszy mecz, 4 na 10 w ataku, 36% w przyjęciu, więc ratio tylko plus 1 Amerykanina. Płotnicki go zmienia, ratio plus 6. Bardzo też dobry mecz Wilfredo Leona, kolejny 14 na 27 w ataku, 52%, 50% w przyjęciu, 2 asy i 5 bloków, więc reprezentant Polski naprawdę trzyma formę. 60% w ataku Kamila Rychlickiego, 13 punktów, więc też dobry mecz luksemburskiego atakującego. Środkowi mało widocznie, mało wykorzystywali, ale skuteczni. No a po stronie Milanu też kiepskie zawody. 8-4 w bloku wygrywa Perugia, 57 do 39% w ataku. Dużo lepiej przyjmowali, 11 asów serwisowych Perugii, tylko 12 błędach, więc bardzo, bardzo dobry wskaźnik. Po stronie Milanu w zasadzie można wyróżnić tylko Bartolomiego Chinenies, który kolejny naprawdę dobry mecz. On jest pewnym punktem zespołu, 7 na 11 w ataku, 1 blok, 1 as. 8 punktów Jean Patry na 35% w ataku,
9 punktów Yuki Ishikawa na 31% w ataku. 6 punktów Tomasz Rzeszki, ale przy tylko 36% w ataku, więc skrzydłowych nie ma za co pochwalić. Dodatkowo tylko 29% w przyjęciu Ishikawy, tylko 33 Rzeszkiego, 33 libero Pesaresiego, 34% jako całość zespołu. To naprawdę bardzo, bardzo słaby wskaźnik. No po prostu Perugia tutaj była wyraźnie lepsza. Zagrywką sobie ten mecz ustawiła, bo naprawdę dobrze, dobrze zagrywali. No to takie trochę śmieszne, że tak powiem, że za taki występ króciutki Płotnicki dostaje MVP, no ale w zasadzie kto by się tym przejmował. No Leon trzyma poziom od początku sezonu, to jest myślę najważniejsze. W niedzielę były dwa hity. Pierwszym z nich to był mecz pomiędzy Trentino a Moncą, rewanż za finał Superpucharu. Ponownie zwycięsko z tego meczu wychodzi Trentino, tym razem 3-1. Szkoda myślę z perspektywy Moncy, zwłaszcza trzeciego seta, gdzie prowadzili 24-21, ale go nie wygrali. Dobrze blok obrona pograło Trentino, kontry pokończył Oreste Cavuto, który wszedł tam na chwilę, tylko tak naprawdę skończył 3 piłki po 20 punkcie. Zmiana perfekcyjna, można powiedzieć. Bez Micheletto w pewnym wymiarze, Micheletto wchodził tylko do przyjęcia. Jeszcze prawdopodobnie nie może skakać po skręceniu, ale tak po raz kolejny naprawdę kawał roboty na środku. 12 punktów Sreczko Lisinacza, który zostaje wybrany MVP tego meczu, 7 Marko Podraszczanina, 10 na 15 w ataku Sreczko, 5 na 8 Podraszczanina, 2 bloki dokłada Podraszczanin, 1 Lisinacz. Nie dali się zwykłowić, nie popełnili błędu, więc kończą 15 z 23 piłek na takiej samej efektywności. Naprawdę kawał grania na tym środku. Daniel Lawia, można mu dać po tym meczu ksywkę 44, bo 44% w ataku, 44% w przyjęciu. No to troszeczkę lepiej niż te poprzednie słabe starcia w wykonaniu Lawii. 12 punktów dokłada Giulio Pinali, który trzeba powiedzieć, że pod nieobecność Micheletto naprawdę się spisuje. To przecież wiemy, nominalny atakujący 10 na 18 w ataku. 56%, 12 punktów Matej Kazijski. Dużo było przy nim gry, troszeczkę nieskuteczny, 40%, ale niska efektywność, 44% w przyjęciu, ale dokłada 3 asy, więc też przyzwoity mecz, można powiedzieć, weterana. Kawu to tak jak mówię, 3 na 4 w ataku, z czego naprawdę bardzo, bardzo ważne piłki kończył w końcówce tego trzeciego seta, które tak naprawdę myślę, że rozstrzygnął o tym wyniku, choć czwarty set też był wyrównany, ale tam już bez takiego wysokiego prowadzenia Moncy. No właśnie, a po stronie Moncy. Monca wygrywa blok 10 do 7 z Trentino. No ale zepsuli aż 24 zagrywki. No to ciężko było myśleć o zwycięstwie w tym spotkaniu. Dobry mecz Dawes Kiby. Kolejny białoruski przyjmujący. Kolejny mecz białoruski przyjmujący się, że tak powiem, spełnia i dobrze prezentuje. 18 punktów, 50% w przyjęciu, a przyjmował aż 42 razy, więc naprawdę nie był oszczędzany, nie popełnił żadnego błędu w tym elemencie, więc bardzo dobry występ defensywny, do tego dokłada 48% w ataku, 3 bloki, 2 asy. Naprawdę trzeba pochwalić Dawes Kibę. 17 punktów donowana Javoronoka, 15-31 w ataku, 47% w przyjęciu, też całkiem w porządku występ, troszeczkę słabszy mecz Georga Grozera. Co prawda 16 punktów, 3 asy, 2 bloki, ale 40% w ataku. Też na pewno trzeba pochwalić Grozdanowa, bułgarskiego środkowego, 6-9 w ataku, bez błędu, niezablokowany, 4 bloki, 1 as. No ale tak jak mówię, 24 zepsute zagrywki, no to dużo, to jest cały set oddany za darmo dla zespołu z Trentino, no, który zdobywa 3 punkty w tym meczu. Micheletto już widzimy, że prawdopodobnie za tydzień myślę, że już będzie gotowy do grania, a jeśli nie, no to będzie dalej wdrażany w coraz większym wymiarze. No i drugi absolutny hit to Lube bez Huontoreny i nadal bez Zajcewa wygrywa 3-1 z Modeną, która była w pełnym składzie. Naprawdę, tak jak ja pisałem na Twitterze, jestem zachwycony, jestem pod wrażeniem tego, jak prezentują się środkowi Lube od kilku spotkań, gdy zabrakło Huontoreny, wzięli na siebie absolutnie Deczeko, co ma przyjęte, to gra przez środek. Simon MVP tego meczu, 10-17 w ataku, 2 bloki i 6 asów, 25 zagrywek wykonał Simon, więc grał kapitalnie na zagrywce
i no był pewnym punktem, a do tego Simona Anzani 10 na 11 w ataku, 5 bloków, też genialny występ włoskiego środkowego, który myślę, że jest mocno niedoceniany. Myślę, że on ma taką łatkę przepiękną, żeby po prostu nie przeszkadzał na tym boisku, a tu naprawdę wykonuje kawał świetnej roboty. Przy troszeczkę słabym, no nie troszeczkę, po prostu przy słabym lewym skrzydle, bo Lucarelli tylko 10 punktów, 40% w ataku, ale efektywności tylko 5%, 56% w przyjęciu Lucarelli'ego. Kowar 5 na 12 w ataku, no dobrze przyjmował, to trzeba oddać, 67% dokłada 4 bloki Jiří Kowar. Niezły mecz Garcia, jak chyba jego najlepszy w ogóle w tym sezonie, 10 na 18 w ataku Porturykańczyka. Ale w tych najważniejszych momentach wchodził za niego Marlon Jan Herrera do pierwszej linii i też trzeba oddać, że Jant 6 na 12 w ataku dokłada bardzo ważnego asa. Z tego co pamiętam, to przy po 27 albo przy po 28 w czwartym secie zaserwował asa po prostej z jedynki do piątki. Leal kompletnie nie poradził sobie z tą zagrywką. 14 do 10 w bloku dla Lube. 27 zepsutych zagrywek Modeny, no to też jest katastrofalny wynik i tylko dwa asy serwisowe, to też jest katastrofalny wynik. Nimir z 16 zagrywek popsuł 9, więc no tutaj katastrofa po stronie Modeny w tym elemencie, 9 asów Luby do 16 błędów, więc tutaj przyzwoicie. W ataku za to Nimir grał dobrze, grał też dobrze w ataku Leal, ale kompletnie zawiódł ten gapet, 9 na 32 w ataku to jest 28%, dokłada 3 bloki, dokłada 47% w przyjęciu, no ale ten gracz wiemy, że jest od kończenia ataków. Dziwię się, że tak chętnie Gianni rezygnuje z Leala i często wpuszcza za niego Van Garderena, a że tutaj zmiany nie dostał Ngapet. No chociaż wiemy, że Ngapet jest takim graczem, że może nie grać, a nagle wyczaruje jedno, dwa zagrania. No ale w tym meczu absolutnie powinien zostać zmieniony. Nimir zdobywa 25 punktów, 24 na 38 w ataku, to jest 63% w ataku, naprawdę nie można mu w tym meczu nic zarzucić, grał dobrze i na wysokiej piłce i na szybkiej, nie mogło go za bardzo Lube powstrzymać. 19 punktów zdobywa też Leal, 18 na 28 w ataku, 64%, też dobry mecz Leala w ogóle, no bo też 50% w przyjęciu i 23 razy zagrywał najczęściej w zespole, więc dużo przy nim dobrego było w tym spotkaniu. Też trzeba pochwalić środkowych Modeny, bo 5 na 8 w ataku i 3 bloki Dragana Stankowicza, 9 na 13 w ataku i 3 bloki Daniela Mazzone, więc tak naprawdę tutaj środkowi i po jednej i po drugiej stronie spisywali się bardzo dobrze. No ale przegrywa Modena w przyjęciu, przegrywa w bloku, o zagrywce już mówiłem, 27 zepsutych zagrywek, katastrofa, tylko dwa asy, katastrofa w tym elemencie Nimira. No i Lube mocno osłabione, ale wygrywa 3 do 1, dwa sety na przewagi, drugi i czwarty. Naprawdę tam się zmieniało, bo jak któryś grał słabiej, to Lucarelli jako całokształt może powiedzieć, zagrał słaby mecz, ale w końcówce drugiego seta skończył dwie niewiarygodnie trudne piłki, wysokie, odciągnięte od siatki, jedną po dalekim skosie strzelił w ogóle, nie zważając na blok, drugą jakoś troszeczkę już bardziej szczęśliwie obił blok, ale też zdobył bardzo ważny punkt, więc naprawdę tutaj Lube się uzupełniało. Odbił się troszeczkę zespół Blędziniego i to co ciekawe, bez dwójki liderów. Jeszcze raz mówię, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robią Simon z Simonem Anzanim, bo wzięli na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność, dużo z nimi gra De Cecco. Jestem ciekaw, jak bardzo się to zmieni po powrocie i Juan Torreny i Zajcewa, ale naprawdę w tej chwili środek jest najmocniejszą bronią Lube i wygrywają dzięki temu kolejne starcie. Następny mecz to, można powiedzieć, must win był dla Vibo Valenti z Ravenną. Z obowiązku się, można powiedzieć, wywiązali. Pewne zwycięstwo 3-0. W żadnym secie nie byli zagrożeni ani przez moment podopieczni trenera Baldovina. MVP Yui Nishida 16 punktów, 10 na 19 w ataku, 5 asów serwisowych, więc bardzo, bardzo dobry występ Japończyka. Co ciekawe, nie zagrał Mauricio Borges. Na przyjęciu zagrali Douglas i Luka Basic i bardzo dobra decyzja trenera Luka Basic. 12 na 18 w ataku, 67%, 31% tylko w przyjęciu, co prawda, no ale nadrobił to wszystko w ataku.
Douglas za to w ataku minimalnie słabiej od Basicza 12 na 25, 48%, ale do tego dokłada 72% w przyjęciu i nie popełnia żadnego błędu w tym elemencie. 7 punktów zdobywa też Flavio, 6 dokłada drugi ze środkowych Giovanni Gargiulo. Po stronie Ravenny standardowo, jak już mówię, za każdym razem Nils Klabwajk się wyróżnił, 12 na 26 w ataku, 14 punktów holenderskiego atakującego. No ale poza tym ciężko tutaj kogoś wyróżnić. Luka Urliś przyjmujący 3 na 10 w ataku. Marko Vukasinovic przyzwoicie 8 na 17, do tego 45% w przyjęciu. No ale no niestety Ravenna przegrywa kolejny mecz, nie zdobywa seta. Jeszcze tutaj na tym meczu nie było trenera, przepraszam, Zaniniego, który został za poprzednie spotkanie zawieszony. Nie było go w tym meczu. W ataku 46 do 58 na korzyść Vibo. Ravenna wygrała blok, no ale 5 do 3. Niestety, no jest to naprawdę słaby zespół i nie przystoi wręcz, żeby on grał w lidze włoskiej. Będę w ciężkim szoku, jeśli oni się utrzymają. Oczywiście nie życzę im źle. Jeszcze trzeba też właśnie oddawać kolejny mecz od deski do deski zagrany przez Mateusza Biernata, ale w tej chwili jest on bez zmiennika. No ale też, jak gdy był zmiennik Milan Peslacz, to i tak tę rywalizację wygrywał Mateusz Biernat, więc fajnie, że jest też polski akcent we włoskiej lidze poza Leonem. No ale niestety raczej nie kojarzy się on pozytywnie, no bo Ravenna ma tylko jeden punkt z Padwą, a poza tym wszystko przegrywa za 3 punkty i naprawdę trudno szukać pozytywów, zwłaszcza z takim składem w ich grze. Ostatni mecz też był ciekawy. Piacenza u siebie wygrywa 3 do 1 z Latiną. No z perspektywy Latiny na pewno szkoda trzeciego seta, gdzie prowadzili 20 do 16. Mogli zdobyć już punkt pewny, ale Piacenza przycisnęła i zagrywką, i dobrze kontrowała. Od tamtego momentu wygrywa, tamtego seta wygrywa też czwartego. Wygrywa cały mecz 3-1. MVP Tomczyk Stern, który wszedł w trakcie meczu za Adisa Lagumdzije, który można powiedzieć nareszcie został zmieniony, bo gdzieś tam w poprzednich meczach, nawet jeśli zdarzały mu się słabsze momenty, to go trener Bernardi trzymał. Tutaj Lagumdzija zagrał tylko jednego seta, 5 na 14 w ataku. I po tym secie wszedł Tomczyk Stern, 14 na 28, 50%, do tego dokłada dwa asy serwisowe. Słoweński atakujący, dobry występ. Tak jak pisano na Twitterze, zaczęli z parą Russell-Rosart, ale jak się okazuje, było to raczej wymuszone, ponieważ Rekina ma kontuzję, nie wiadomo jeszcze, jak ona jest poważna, nie mógł wczoraj zagrać, dziś ma podobno przejść jakieś badania. Russell 8-21 w ataku, 38%, 38% też w przyjęciu, zmienił go w trakcie meczu Antonow. Rosart całkiem dobry mecz, 10 na 25 w ataku, tylko 40%, niska efektywność, ale dokłada 57% w przyjęciu bez żadnego błędu, więc dobry występ w tym elemencie. Też trzeba pochwalić libero Scanferle za 70% w przyjęciu, też bezbłędny występ w tym elemencie. W ogóle Piacenza nie dała sobie bić żadnego asa, ani jednego asa nie zaserwowała Latina. Środkowi zaczęli Kaneshci z Chesterem, ale w trakcie spotkania też wszedł Holt, też bardzo dobra zmiana Holta, 5 na 7 w ataku, 2 bloki. Kaneshci też bardzo dobry mecz, 8 na 13 w ataku, 2 bloki, więc tutaj należy pochwalić z środkowych Piacenzy. Blizzard też zdobywa 8 punktów, jak na rozgrywającego bardzo, bardzo dużo, 4 bloki, 2 asy serwisowe, 2 na 4 w ataku, więc bardzo, bardzo też pomógł swoim kolegom Francuz. Latina wygrywa blok 13 do 9, ale tak jak mówię, nie zaserwowali żadnego asa. Dobry mecz Artura Schwarza, bardzo dobry Filip Holandzy, który też nie zaczął tego meczu w szóstce, wszedł w trakcie. 10 na 14 w ataku Holandzy, 77%, 64% w przyjęciu. Naprawdę bardzo, bardzo dobra zmiana Pippo. Słabiutki mecz tym razem zagrał Steven Marr. 9 na 21 w ataku, to jest 29%, 30% w przyjęciu. Artur Schwarz 48% w ataku, 16 punktów. Całkiem dobrze grali środkowi Malatiny, 5 na 9 w ataku Elia Bossi, 2 bloki, 3 na 6 w ataku Zingel, ale dokłada 4 bloki.
No ale tak jak mówię, odstawali w przyjęciu, Piacenza zagrywała dużo lepiej. Piacenza miała 60% pozytywnego przyjęcia, Latina 40%, no i tak jak mówiłem, nie zaserwowała asa. I na zakończenie właśnie ten mecz Latina też na pewno i tak może być bardzo zadowolona z tego względu, że pamiętamy, że gdyby nie to, że zmieniły się w poprzednim sezonie przepisy, no to ona by po prostu z tej ligi spadła, a tutaj naprawdę jest w miarę pozytywnie się prezentuje po tych kilku kolejkach. Raczej z ligi nie spadnie ze względu na to, że jest Ravenna, że jest Verona, więc naprawdę też widać progres, że tak powiem, w tym zespole, a tutaj na pewno szkoda niewykorzystanej szansy, bo mogli mieć punkt w tym meczu. Dzięki za obejrzenie, tak jak mówię, działo się sporo, zwłaszcza w niedzielnych hitach z Trentino, Moncą, a także Modeną i Lubę. Dziś jeszcze wiecie ode mnie później wieczorem podsumowanie Ligi Rosyjskiej, a jutro oczywiście Plus Liga wzbogacona o dzisiejszy mecz. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, dobrego tygodnia i cześć.